Uszka bezglutenowe możecie kupić, ale najlepiej zrobić je samodzielnie. W mojej książce oraz w portalu jest kilka przepisów na ciasto, na farsz, a teraz zdradzę Wam sekrety uszek bezglutenowych. Odpowiednia mieszanka. Ciasto na uszka nie może być twarde ani zbite. To będzie ten sekret numer 2. Wystarczy dodać do ciasta łyżkę letniej wody. Nie zrażajcie się, że teraz to ciasto tak bardzo, bardzo się klei. Ono jest teraz zupełnie inne. Mięciutkie, elastyczne. Sekret numer 3. Wałkujemy ciasto małymi porcjami. Pozostałą część owijamy w folię albo chowamy pod spodeczek. Prawie jak na włoską pizzę, prawda? Nasypujemy trochę mąki, żeby przyklepać farsz i żeby nie zmoczyły nam się palce, bo to utrudni potem sklejanie. I teraz formujemy uszko. Zobaczcie, jakie to proste. Gotowe. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że z moimi poradami Wasze uszka będą przepyszne, nawet jeśli ich kształt nie będzie doskonały. W ogóle się tym nie przejmujcie. Wesołych i pysznych świąt! I ostatni sekret. Wrzucaj uszka do lekko gotującej się osolonej wody z odrobiną oleju i gotuj na malutkim ogniu. Wtedy nie popękają i ugotują się równomiernie. Będą w sam raz.